Witajcie moi drodzy, dzisiaj reportaż z terenu. Rozpoczynam akcję sprzątania świata. Całego świata nie posprzątam, ani chyba wszyscy nie posprzątamy, bo żyje już na nim kilka miliardów ludzi, każdy śmieci. A co jest ze śmieciami, dobrze wiemy. Pływają już całe wyspy wielkości Polski po oceanach. Mikroplastik stał się już komponentem naszej żywności, głównie w rybach i tak zwanych owocach morza. Ale chcę posprzątać przynajmniej na mojej ulicy. W tamtą stronę 200 metrów do skrzyżowania. I w tą stronę gdzieś ze 300-350 metrów do autostrady. Z tym, że dzisiaj chcę podejść do tego sprzątania w taki sposób bardziej otwarty, recyklingowy. Chcę segregować. Zachęcony kanałami scrappingowymi. Tu pozdrawiam kolegów, którzy prowadzą kanał Technikusa, kanał Waska, tam będą linki pod spodem. One uzmysłowiły mi, że oprócz sprzątania śmieci jeszcze można coś z tego odzyskać. Przypominam, że jakieś tam śmieszne parę złotych można z tego zarobić, że jako już rekompensatę za trud oczyszczania świata, tak? Tu żona z dziećmi, tu ze mną też co roku, tam co najmniej dwa razy sprzątamy. Dziś jest za dobry dzień, 1 lutego 2022. Nie ma śniegu, nie pada śnieg, nie pada deszcz. Jeszcze nie ma wiosny, trawa nie podnieży, rosła śmieci, ruszam więc w teren. Pierwsze śmiecie, pierwsze znalezisko, puszki po piwie królewskie. Sponsorze Legii Warszawa. No to gro śmieci to są właśnie wyrzucane przez młodzież. Różne puszki, butelki po napojach, po chipsach. Ale nie tylko. Tu ktoś dostarczył cały worek ze śmieciami. U siebie nie wystawi. Pojedzie gdzieś i rzuca dalej. Tam na sąsiednich ulicach widziałem, że też ktoś wyrzuca. Tutaj cały worek zabieram. Potem będę przeglądał, co tam jest i segregował. W tej dużej torebce foliowej dominują puszki po piwie Żubr. Tak, do Ilidy. Także widzimy, że młodzież tu rozkochana jest w piwie. Kilka metrów dalej dosłownie kolejna puszeczka duża leżąca po piwie Warka tym razem. Są też i butelki po piwie. Także piwo butelkowane też jeszcze jest w miarę popularne w społeczeństwie. Znalazłem jeszcze trzy butelki w trudno dostępnych jeżynach po piwie królewskim, sponsor Legii Warszawa. No Legia teraz ledwo wszędzie. Mam nadzieję, że się utrzyma w tej ekstraklasie, bo wstyd by był jakby spadł. No ale prezes chyba Miodowski wie co robi, ze wskazaniem na chyba. Dosłownie 2-3 kroki dalej kolejna puszka po piwie Tyskie tym razem. O, w przydrożnym rowie znajdujemy również maseczkę przeciw COVID-owi. Ktoś faktycznie potraktował ją jednorazowo. Zmęczył się noszeniem, wyrzucił do rowu. Dalej mamy butelkę plastikową. Po jakimś napoju niby owocowym. Także nie tylko piwem się tutaj młodzież odżywia. Pobiera też inne napoje. Mniej procentowe. Dobrzałem do końca ulicy. Są na końcu dużo opakowań szklanych. Ale też puszka po piwie Tatra. O, proszę bardzo. Po wódce Żytniówka. Tak zwana małpeczka, mała buteleczka. Także naród lubi cięższe trunki wypić w plenerze. Kilka metrów dalej kolejne wspaniałe znaleziska, butelka plastikowa
dwie szklane, jedna po wódce Krupnik, druga po piwie fantazyjnym Desperados. Bardzo mi się ta nazwa podoba. No i lądują do worków. Pojazd operacyjny się zapełnia powoli. O, są i większe znaleziska, typu jakieś połamane tafle styropianu. Też to zabiorę. To się tam setki lat nie rozłoży, tylko to liście przykryją i będzie tu leżało. O, tutaj sobie powyrzucałem z rowu. Rów jeżynami, krzakami zarośnięte, ciernistymi. Teraz będę tu podjadę taczką i będę selekcjonował. To najgorszy odcinek. Taki zaniedbany, zapuszczony rów. Butelek szklanych, plastikowych. Całe mnóstwo. Puszek też trochę. No, pokazuję obuwie, no tylko w takim mogę się wdzierać w ten zarośnięty mokry rów. Kolejne 3-4 metry. Kolejna kupa śmieci wyrzucona z rowu. To jako ciekawostkę pokazuję. Piwo puszkowe o nazwie kuflowe. Taka ciekawostka. Napój energetyczny Empower. Młodzież zblazowana, wynudzona, musi się energetykami szprycować, żeby w ogóle działać w tych czasach. I sortuję to do mojego wozu operacyjnego, tak zwanej taczki. Ruszam dalej. Dopiero 1/4 trasy, a taczka już pełna prawie. No i drodzy, będę podsumowywał. Przeszedłem tylko w jedną stronę. Jakieś 200 metrów tą i z powrotem. No niestety w ciężkim terenie po tym zarośniętym rowie. Niemniej jednak butelek przede wszystkim, to szkło, tak, parę słoików, pełny worek zielony, puszek, pół worka plus tamten mały, to też worek i tu trzeci worek, różnego rodzaju plastiki, papiery, maseczki przeciwcovidowe. 2 godziny mi to zeszło, zbrechałem się. Spacerek 2-godzinny, pół ulicy posprzątałem, drugie pół posprzątam kolejnym razem. Tam stoją samochody sąsiadów, chyba są zaintrygowani, że coś tu robię. Może też wezmą przykład ze mnie i posprzątają chociaż przed swoimi domami. W to za bardzo nie wierzę, no ale mogłoby tak być. Także na dziś kończę. Mój pojazd operacyjny taczka wraz ze mną wraca do domu. W sobotę przyjeżdża firma śmieciowa, ten czarny worek jako zmieszany wystawiam. Puszki postaram się sam zrecyklingować, podobnie ze szkłem. Tam jakiś beton planuję na wiosnę wylewać, małe kawałki na ogródku. Więc stłukę szkło na drobny mak, pójdzie w beton, zaoszczędzę na zaprawie. Tak to wygląda, kochani. To 3 miesiące temu zbieraliśmy. Przez 3 miesiące 3 pełne wory. Z 200 metrów, odcinek 200 metrów. Zobaczymy, co będzie drugą stronę, ale już dzisiaj nie mam siły. Też jestem przeziębiony. Ale mówię, ruszę w teren. Zrobię coś dla siebie, dla społeczności lokalnej, dla świata. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.